Zaledwie 5 minut lub mniej wystarczy Ci, aby stworzyć setki postów na Instagram bądź Stories. Wykorzystamy do tego ChatGPT w darmowej wersji, a także Canva. W pierwszym kroku otwórz oczywiście ChatGPT, a następnie wpisz polecenia. Poprosiłem ChatGPT, aby wyobraził sobie, że jest profesjonalnym copywriterem. Dzięki temu treści będą bardziej oryginalne i perswazyjne. Niżej poprosiłem go o specjalizację w Instagramie. A jeśli Ty też chcesz nauczyć się tworzyć takie rewelacyjne prompty i wykorzystywać sztuczną inteligencję w praktyce, to sprawdź koniecznie mój kurs Okiełznaj AI. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Teraz możesz opisać to, czym się zajmujesz, w czym się specjalizujesz i czego mają dotyczyć posty. Ja na przykład podam tutaj, że jestem trenerem personalnym i pomagam w odchudzaniu. Teraz musimy napisać, co chcemy, aby ChatGPT dla nas wygenerował. Więc ja poprosiłem, aby przygotował dla mnie listę 30 wskazówek dietetycznych, które będę mógł opublikować na Instagram Stories. Bardzo ważne, aby te wskazówki miały jedno, maksymalnie dwa zdania. Dajemy Enter i czekamy chwilkę na efekty. Już prawie wszystkie pomysły są wygenerowane. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz zaproponować, żeby te treści były dłuższe. Ja akurat wolę krótkie, chwytliwe treści, dlatego skupiam się tutaj na jednym, dwóch zdaniach. Nasze 31 pomysłów jest już gotowe. Teraz musimy je wkleić do arkusza, aby później zautomatyzować cały proces tworzenia postów. Proponuję do tego użyć dysku Google, zaloguj się na swoje konto, a następnie wybierz tutaj nowy i wybierz arkusz kalkulacyjny. Możesz go sobie teraz nazwać Pomysły Instagram. Wróćmy do ChatGPT i zaznaczmy całą naszą listę tutaj tych 30 wszystkich pomysłów, które dla nas ChatGPT stworzył. Kopiujemy i wracamy do arkusza. Uwaga, teraz bardzo ważne. Ze względu na swoją specyfikację arkuszy, pierwsze pole A1 zostaw puste lub wpisz tam na przykład pomysł na IG lub coś w tym stylu. To pole domyślnie będzie naszym nagłówkiem, więc zostanie zignorowane przy tworzeniu postów. Dlatego zaczynamy wklejanie od komórki A2. Teraz możesz to wkleić klikając Ctrl V lub Command V. Super, nasza lista jest już gotowa. Mamy tutaj 31 pozycji, dokładnie będzie później ich 30. Teraz tu w lewym dolnym narożniku kliknij sobie ten plusik. Stworzyliśmy teraz nowy arkusz, więc w polu A1 wpiszmy coś. Może to być nawiązujące do tworzonych treści, na przykład treningi. Wracamy do ChatGPT i teraz poprośmy go, aby stworzył dla nas 30 wskazówek treningowych. Oczywiście Ty w tym miejscu poproś, aby stworzył treści związane z Twoją branżą. I tutaj tak samo jak w poprzednim roku zaznaczamy całą listę i ją kopiujemy. Przechodzimy do arkuszy i wklejamy tutaj od komórki A2. Następnie tworzymy trzeci arkusz i powtarzamy cały proces. Jako trzeci arkusz proponuję dodać Tobie treści w stylu FAQ lub pytań do Twoich potencjalnych odbiorców, klientów. Aby ChatGPT złapał jeszcze lepiej, o co chodzi, możesz podać konkretny przykład właśnie takiego FAQ. Czy wolisz bardziej, żeby to było w stylu odpowiedzi tak, nie, czy bardziej konkretnych, wartościowych odpowiedzi, tak jak tutaj dałem przykład z tym awokado. Ok, nasza kolejna 30 jest już gotowa, więc ją kopiujemy i wklejamy do naszego nowego arkusza. Nazwę go tutaj FAQ i wklejamy znowu w komórkę A2. Gdyby z jakiegoś powodu podczas kopiowania powstało Ciebie coś takiego dziwnego jak u mnie, że porobiły się linijki przerwy, to możesz je w łatwy sposób tutaj pozaznaczać, a następnie usunąć. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz usuń zaznaczone wiersze. Oczywiście, jeśli masz bardzo dużo tych pozycji, możesz poprosić czat, aby wygenerował Tobie to ponownie, tylko w innym stylu. Super, wszystko gotowe, mamy tutaj 31 pozycji, czyli 30 po odjęciu pierwszego rzędu. Tak jak widzisz, wygenerowanie takich pomysłów i treści jest stosunkowo bardzo proste za pomocą sztucznej inteligencji. Ważne, musisz jednak przeczytać i sprawdzić, czy te treści są zgodne z prawdą, bo jednak ChatGPT może czasami halucynować, czyli wymyślać nieistniejące rzeczy. Teraz razem mamy 3x30, czyli łącznie 90 postów, więc możesz publikować 3 razy dziennie przez miesiąc. Myślę, że to poszło całkiem sprawnie. Treść merytoryczna jest już gotowa, teraz przejdźmy do oprawy graficznej naszych postów. Więc w drugim kroku wskakujemy na stronę canva.com i klikamy ten przycisk, aby stworzyć nowy projekt. Teraz musimy wybrać odpowiedni format. Ja wybieram tutaj akurat Instagram Stories, Ty możesz wybrać post na Facebooka, post na Instagram, czy cokolwiek innego właśnie w tym momencie tworzysz. Teraz najwygodniej i najszybciej będzie nam skorzystać z gotowych szablonów, więc wpisujemy tutaj tematycznie dieta. No i przeglądamy dostępne szablony w poszukiwaniu idealnego, który będzie do nas najbardziej pasował. Oczywiście pamiętaj, ten szablon nie musi być idealny w 100%, chodzi tylko o koncept. Później możesz go dostosować pod siebie. Ok, mi spodobał się ten szablon i jest dodatkowo on darmowy. Teraz musimy go dostosować tak jak chcemy, aby wyglądało każdy nasz stories. Zaczniemy od dostosowania tytułu.
Tutaj warto, aby był on jakiś chwytliwy i dopasowany oczywiście do wszystkich tutaj postów. Ten szablon raczej z góry pokazuje, czego dotyczy dana relacja, dany post, więc nie trzeba tutaj zbyt wiele dopisywać, więc napiszmy po prostu wskazówka. Teraz ta treść niżej będzie podmieniana z naszymi wygenerowanymi treściami. Tak więc ją teraz tutaj sobie też musisz dostosować. Mam tutaj na myśli szerokość, czcionkę i inne elementy. Powiedzmy, że możemy zrobić trochę szerzej i trochę szerzej w drugą stronę. Pamiętaj jednak zostawić odpowiednie marginesy zarówno z lewej, jak i z prawej strony. I ten napis na końcu usuwam, bo mi tutaj do niczego nie jest potrzebny. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz bardziej dostosować ten szablon, na przykład dając tutaj gdzieś twoje logo, albo dopasowując kolory do twoich kolorów marki. Teraz przechodzimy do automatycznego generowania. W tym celu, tutaj na tej liście po lewej stronie, szukamy aplikacje. Wybieramy aplikację, a następnie zjeżdżamy w dół. I wybieramy tutaj opcję tworzenie zbiorcze. Ta opcja bardzo możliwe, że dostępna jest tylko w Canva Pro, ale spokojnie. Z pewnością wyskoczy ci oferta, że możesz za darmo przez miesiąc testować to rozwiązanie. Więc będziesz mieć bardzo dużo czasu, aby przetestować, czy faktycznie się to sprawdza, czy masowe rolki, posty zdają egzamin w twoim przypadku. Zanim prześlemy tutaj wygenerowane przez nas dane, musimy je zapisać z arkusza w odpowiednim formacie. Wracamy więc tutaj do arkuszy Google i wybieramy plik. I następnie zjeżdżamy w dół i robimy pobierz, rozwinie nam się lista i szukamy tutaj jako plik CSV. To jest ta opcja, klikamy w nią i po chwili wyskoczy nam pobieranie. Tak samo musisz zrobić z pozostałymi wygenerowanymi przez nas treściami, więc przełączamy się tutaj na arkusz drugi i tak samo go pobieramy jako CSV i tak samo robimy z arkuszem trzecim. Po zapisaniu wracamy z powrotem do Canvy i wybieramy tutaj tą ostatnią opcję prześlij dane. Wybieramy wygenerowany przez nas plik. I powinien on się tutaj pojawić razem z zawartością. Teraz kluczowy moment. Zaznaczamy element, w którym ma być podmieniany tekst, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy. I szukamy tutaj opcji Połącz dane. Po wybraniu tej opcji powinny nam się właśnie pojawić dane z naszego formularza. Klikamy tutaj, a następnie to wszystko zatwierdzamy klikając tutaj Dalej. Sprawdzamy, czy cała lista się zgadza. Najlepiej, aby były zaznaczone wszystkie elementy, które wygenerowaliśmy wcześniej. No i robimy Wygeneruj 30 projektów. Czekamy chwilkę, może to potrwać kilkanaście sekund nawet i wszystko jest gotowe. Zobacz, tak wyglądają nasze posty. To jest pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci i tak dalej. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz każdy z nich indywidualnie dostosować. Na przykład ten ma tutaj mało tekstu, to możemy w nim powiększyć tekst, aby był on bardziej widoczny. Warto jednak odpowiednio zoptymalizować i przygotować taki szablon, zanim wczytamy te dane, aby wszystkie treści były odpowiednio uniwersalnie dopasowane. Kiedy wszystko jest gotowe i twoje posty czy story na Instagram są już gotowe, odpowiednio poprzecinane, poustawiane, to klikamy tutaj w tą opcję Udostępnij, a następnie robimy Pobierz. Jeśli wszystkie ustawienia się zgadzają, no to robimy tutaj Pobierz i po chwili będziemy mieli wszystkie nasze storki już pobrane. Ten cały proces musisz powtórzyć dla kolejnych postów. Ja tutaj podzieliłem je na kategorie ze względu na to, aby można było dopasowywać ten szablon story. W tym przypadku dietetyczne będą miały owoce, na przykład wskazówki motywacyjne będą miały jakieś elementy związane z siłownią. Dzieląc je w taki sposób, twoje story i posty na Instagramie będą różnorodne, przez co będą też ciekawsze dla twoich odbiorców. Na koniec pozostaną etap publikacji. I tutaj mamy trzy możliwości. Pierwsza z nich to ręczne publikowanie, ale to trochę mija się z celem, gdzie generowaliśmy te treści, aby to wszystko było bardziej automatyczne, no i nie zabierało nam tyle czasu. Druga opcja to skorzystanie z narzędzi Meta do planowania treści. A trzecia opcja to skorzystanie z innych zewnętrznych narzędzi, takich na przykład jak Later. Tam w łatwy sposób zaplanujesz publikację wszystkich swoich treści. Chętnie zobaczę twoje efekty, dlatego w komentarzu napisz swoją nazwę użytkownika lub wklej link do profilu. A więcej praktycznej wiedzy o sztucznej inteligencji znajdziesz u mnie na profilu.